Zaprosiliśmy kandydatów na burmistrza Tarnowskiej Gór na spotkania do redakcji Gwarka. Spotkania będą wyglądały w ten sposób, że rozpoczną się od rozmowy z dziennikarzem. Następnie każdy z kandydatów będzie zadawał dwa pytania do kontrkandydatów, a trzecia część to możliwość wygłoszenia minutowego przemówienia, zachęty, próby przekonania wyborców do tego, żeby głosowali na kandydata. Odpowiedzi na pytania dla kontrkandydatów zostaną wydrukowane w specjalnym wydaniu Gwarka, który ukaże się tuż przed wyborami. Dzisiaj gościem redakcji Gwarka jest pan Łukasz Garus. Proszę mi powiedzieć, z Morą Tarnogórzan są wysokie opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków. Przeczytałem pana program wyborczy, nie znalazłem takiego punktu, który by dotyczył tego problemu. Czy ma pan jakiś pomysł na uporanie się z tą sprawą? Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Temat tych wysokich opłat od dzisiaj istotny już. Pamiętam w czasach, kiedy byłem radnym, moje ugrupowanie zgłaszało pomysły zorganizowania dopłat do taryfy. I to się też stało z pewnym opóźnieniem. Władze miejskie obecnie rządzące taką dopłatę przygotowały. Myślę, że to jest krok w dobrym kierunku i jest to jeden z pomysłów na zmniejszenie opłat za wodę i ścieki. Miasto Tarnowskie Góry czerpie spore korzyści z wydzierżawienia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na rzecz przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Te pieniądze do budżetu miejskiego wracają z taryfy od mieszkańców, więc naturalnym tokiem rzeczy jest zwrócenie tych pieniędzy, albo przynajmniej ich znacznej części, mieszkańcom poprzez dopłatę do taryfy. Taki pomysł mamy. Ale przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w dalszym ciągu świetnie zarabia na sprzedaży wody i na odbiorze ścieków od mieszkańców, prawda? Czy jest pan jako prawnik, widzi jakąś możliwość uporania się z zapisami umowy, które zostały zawarte tam w 2001 roku przy prywatyzacji PWiK-a? Ta umowa nie jest powszechnie dostępna, jest objęta pewną klauzulą tajności, więc do szczegółów tej umowy nie mogę powiedzieć dokładnie. Ale przedsiębiorstwo wodociągów musi zysk przynosić. Jakiś niewielki musi przynosić. Pytanie jest, czy kwestia kosztów, które przedsiębiorstwo zgłasza, czy te koszty są zasadne. Tu by się przydał bardzo dokładny audyt, który by wychwycił, czy pewne koszty nie są tam zawyżane. A dużym składnikiem kosztowym przedsiębiorstwa są opłaty za dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, które są kierowane do miasta. Także tu wychodzi ten temat dochodów miasta z tego tytułu i co za tym idzie dopłat do taryfy, bo miasto ma na to pieniądze. W 2016 roku zysk przedsiębiorstwa wyniósł 7 milionów złotych. To chyba nie jest niewielki zysk, to są poważne pieniądze, prawda? Tam przy przychodach rzędu 40-45 milionów. To całkiem niezły wskaźnik rentowności, tak uważam, więc może trzeba by wywrzeć nacisk na to przedsiębiorstwo, żeby jednak tak takich zysków na Tarnogórzanach nie osiągało, ale niewątpliwie jakiś zysk musi przynosić, czy taki duży. Myślę, że to jest warte przedyskutowania. Co jest najważniejszym problemem Tarnowskich Gór, pana zdaniem, w tej chwili? Tarnowskie Góry wpadły w pewną taką pułapkę słabego rozwoju, wolnego rozwoju, średniego rozwoju, czy też pewną stagnację. Uważam, że Tarnowskie Góry potrzebują silnego impulsu przyspieszającego ich rozwój. Część młodych ludzi, z którymi rozmawiam, mówi mi, że Tarnowskie Góry potrzebują BOSTA, tak z angielskiego, to jest, czyli takiego turbo doładowania. Kolejną bolączką Tarnowskich Gór jest coś w rodzaju takiej byle jakości. Dużo rzeczy mamy zrobionych, ale one są
zrobione taką, można powiedzieć, średnią jakością. To nie są rzeczy wybitne. Inwestycje, urządzenia nie są takie, które by budziły zazdrość wśród okolicznych mieszkańców. Nikt nie powie Tarnowskiej Góry, wow, jakie to piękne, jak oni to wspaniale wymyślili. A co pan konkretnie ma na myśli? Gdzie to widać tą byle jakość? Dworzec autobusowy? Fontanna. Fontanna. Ale to jest... Ulica Krakowska. Jest zrobiony ten granit, ale no coraz bardziej brudny. Takich elementów, czy jakichś zdobniczych, rzeźbiarskich, które by Tarnowskie Góry wyróżniały spośród innych miast. A niektóre miasta mają fontanny ładniejsze, niestety, od Tarnowskich Gór, muszę przyznać, i to daleko nie trzeba szukać. Zabrze, Gliwice. Kolejnym bardzo ważnym problemem jest zanieczyszczenie powietrza. Teraz jesteśmy w stanie swobodnie oddychać, ale parę miesięcy minie i wróci to, co było w zeszłą zimę. Także nawet ten zanieczyszczenie powietrza i walkę ze smogiem bym postawił na pierwszym miejscu, bo to jest najbardziej, no, nomen omen, palący problem, niż owa walka z tą taką byle jakością. Może już jest troszeczkę lepiej, na przykład w zakresie placów zabaw. Te place zabaw, które zostały ostatnio oddane do użytku, bardzo się różnią od tych, które jeszcze kilka lat temu władze miejskie stawiały w różnych miejscach na osiedlach. No, jest krok w dobrą stronę, ale może jeszcze mało. Ja myślę, że można lepiej, można ładniej, można Tarnowskie Góry zrobić piękniejszymi. Ale wróćmy do smogu. Jaki pan ma pomysł na uporanie się z tym problemem? Bo w tej chwili jest realizowany program ograniczenia niskiej emisji przez miasto. Rozpoczyna się program Czyste Powietrze, prowadzony przez WFOŚ. I co dalej? To są dobre programy i należy je kontynuować. Także pewne rzeczy, które dobrze działają, to powinny być realizowane dalej, może jeszcze z większym naciskiem. Smog to nie jest jedna tylko przyczyna, to jest zbiór kilku przyczyn i walka z tym, no, musi być wielowątkowa. Jednym pociągnięciem długopisu czy jednym pomysłem się tego nie załatwi. To jest samo źródło ogrzewania domu, czyli piec węglowy. Można by się zastanowić nad zastąpieniem tego źródła innym źródłem ogrzewania albo jak najszybciej paliwo, kontrola paliwa, co też trafia do tych pieców, w których palimy. A jakość paliwa, jak rozmawiamy z ludźmi, pogarsza się. Niestety pośrednicy, którzy handlują opałem, sprzedają zanieczyszczony węgiel różnymi domieszkami i stąd charakterystyczny zapach jakichś chemikaliów, który czujemy w zimę, więc kontrola na składach opału, kontrola tego, co ludzie spalają. Ale czy Urząd Miejski ma uprawnienia do tego, żeby przeprowadzać takie kontrole? Wydaje mi się, że tak. I jeszcze są od tego stosowne służby, jak Inspekcja Ochrony Środowiska, którą można zaktywizować i kontrole takie za pomocą chociażby takiego urządzenia dron, który wzbija się w powietrze, leci nad komin i dokonuje analizy spalin, to już się stosuje. Ja wiem, no w Tarnowskich Górach był prowadzony program poprzedniej zimy, gdzie wykorzystywano m.in. drona do namierzania tych palenisk, gdzie trafiały śmieci albo węgiel, paliwo kiepskiej jakości. Natomiast był problem potem kompetencji Straży Miejskiej. Czy Straż Miejska może wejść na teren takiej posesji i przeprowadzić kontrolę, czy też nie? Może pan jako prawnik odpowie? No, to by wymagało większej refleksji. Bo w tej chwili mogę powiedzieć, że byłbym w stanie znaleźć przepisy, które by uzasadniały takie wejście. Ale gdybym był burmistrzem, zanim bym Straż Miejską wydał im takie polecenie, to bym taką opinię poprosił, bo burmistrz nie musi sporządzać opinii, ale ma do tego stosowne służby, ale ja taką opinię bym w pełni rozumiał.
jakie tam są sformułowania użyte. Ale nie tylko kary, bo zaczęliśmy od tej strony, że kontrolować, ułatwiać mieszkańcom, rozbudować sieć ogrzewania miejskiego, co się dzieje, ale jeszcze to jest za mało. W centrum miasta, nawet w centrum miasta, gdzie wydawałoby się, że sieć miejska powinna być dobrze rozbudowana, problem smogu jest palący, jest gryzący. Wychodzę wieczorami ze swojego miejsca pracy i dusi, czuć ten dym. No niewątpliwie, jest to problem. To myślę, że wszyscy mieli więc dalsza rozbudowa sieci centralnego ogrzewania. To już nam dużo daje. Jeżeli ktoś będzie miał centralne ogrzewanie, on nie będzie musiał spalać niczego. Mhm. To już będzie duża ulga. Mhm. Potem, co by jeszcze można zrobić? Alternatywne źródła energii, rozbudowa systemu tych paneli słonecznych, solarnych, może nawet jakiś przydomowy wiatrak. Też by można było rozważyć taką kwestię, która ten wiatrak, no, to daje prąd. Prąd można zamienić na ogrzewanie i ograniczyć zużycie paliw takich, które się spala, na rzecz dogrzewania się w sposób elektryczny. Trudno chyba sobie wyobrazić, żeby MPEC ciągnął sieć centralnego ogrzewania do Pniowca, prawda? Albo do Rept. Na przykład. No, bo ja rozumiem, że pan to proponuje, natomiast, bo największy problem z niską emisją jest tam, gdzie jest zabudowa rozproszona, albo gdzie jest duże skupisko domów jednorodzinnych, prawda? I MPEC nie chce wchodzić w te tereny, dlatego że dużo korzystniej jest pociągnąć sieć centralnego ogrzewania do bloków. W jaki sposób chce pan przekonać MPEC, który nie widzi interesu tutaj w tym, żeby ciągnąć sieć centralnego ogrzewania na przykład na osiedle domków przy ulicy Gruzełki? No to wymaga dłuższej analizy ekonomicznej, ale osiedle domku przy ulicy Gruzełki jest de facto centrum. To jest centrum miasta. Przecież jeżeli mamy sieć ciepłowniczą tutaj w okolicach ulicy Krakowskiej, osiedle Fazos też jest ogrzewane w ten sposób, a osiedle domków przy ulicy Gruzełki jest pomiędzy. No tak, ale myślę, że należałoby szukać takiego rozwiązania technicznego, technologicznego, które pozwoli na podpięcie tych domów. Jeżeli miasto by mogło w jakiś sposób to wspomóc, to uważam, że powinno do tej inwestycji w jakiś sposób się przyłożyć, dołożyć, partycypować. Na pewno nie w 100%, ale w jakiejś części, być może wspólnej. Trochę MPS, trochę miasto, może trochę mieszkańcy na pewno odetchną z ulgą. Z jednej strony MPS, z drugiej strony ciekawe, czy wszyscy mieszkańcy, właściciele domków jednorodzinnych będą chcieli podpiąć się, prawda, pod sieć centralnego ogrzewania. To może być... Taki mam plan. No, dajmy sobie na przykład 10 lat. Za 10 lat oddychamy czystym powietrzem. To długi czas. Nie zrobimy tego w jeden sezon grzewczy, ale taka dłuższa perspektywa pozwoli na przekonanie ludzi, zebranie funduszy, zebranie rozwiązań technicznych, które by pozwalały na realizację tego projektu. No wyznaczmy sobie jakąś datę graniczną i realizujmy to. Jak pan ocenia swoje szanse wyborcze? Pierwsza tura i jaki odsetek, ile procent mieszkańców, wyborców głosuje na Łukasza Garusa? Nie chcę podawać konkretnej liczby. Póki wybory się nie zakończyły, to cały czas jest kwestia otwarta. Mieszkańcy mają możliwość zagłosowania na mnie, na zmianę, na ulepszenie miasta. Jeżeli to nie nastąpi, jeżeli bym nie został wybrany, a jakieś fragmenty z mojego programu wyborczego byłyby realizowane, no to ja już jestem zwycięzcą i ci, którzy mnie poparli, to też to nie jest zmarnowany głos. Bardziej dla mnie liczy się program, idea, niż człowiek, który nią niesie, a głosy oddane na mnie, nawet jeżeli bym nie wygrał, to jest pewna presja na tego, który wygra. Z tymi ludźmi trzeba się liczyć, z tym programem trzeba to realizować. W 2014 roku kandydat Platformy Obywatelskiej Jarosław Ślepaczuk zdobył poparcie ponad 15%. Prawie 3000 osób zagłosowało na niego.
To oczywiście minęły 4 lata. Jak pan sądzi, uzyska pan takie poparcie? Liczę, że większe. To znaczy jakie? No, panie redaktorze, w tym momencie to bym musiał spojrzeć na sufit i panu podać jakąś... Ale szacuje pan w ogóle? Próbował pan w ten sposób podchodzić do... czy analizować, prognozować możliwe wyniki wyborcze? Nie jestem w stanie tego oszacować, bo byłoby to bardzo subiektywne. No, z kim rozmawiam, to powie, że zagłosuje na mnie, z wyjątkiem jednej osoby, którą spotkałem, ona powiedziała wyraźnie, że nie. A tak to moi rozmówcy mnie popierają. No i jakie mam z tego wyciągnąć wniosek? Że wygram w pierwszej turze? No, jestem realistą. Może to tak do końca nie być. Będzie druga tura? 4 lata temu nie było. W tym roku będzie druga tura? Będzie druga tura. A kto się spotka z kim w tej drugiej turze? No też jest wariantów kilka. Najbardziej chyba prawdopodobny to jest moje spotkanie z aktualnie urzędującym burmistrzem, ale może być niespodzianka. Moje spotkanie z Januszem Śniedką. Może Tarnowskie Góry jednak, tarnogórzanie bardzo chcą zmiany. My jesteśmy kandydatami zmiany. Urzędujący burmistrz jest kandydatem kontynuacji, można powiedzieć. No tak, 12 lat. Ale 4 lata temu wygrał w pierwszej turze, stąd moje pytanie i także... Proszę powiedzieć, załóżmy, że wygrywa pan wybory. Kto zostaje wiceburmistrzem do spraw gospodarczych, kto do spraw społecznych i czy będzie dążył pan do zmian na stanowiskach kierowniczych miejskich spółek i instytucji kultury? Kandydatów na wiceburmistrzów to oni się pojawią w drodze negocjacji. Nie sądzę, żeby moje ugrupowanie wygrało w Radzie Miejskiej tak wysoko, żeby mieć absolutną większość do przegłosowania uchwał, które bym zaproponował. Więc zapewne będzie koalicjant potrzebny. Może ów koalicjant zaproponować swojego kandydata na burmistrza, na wiceburmistrza, przepraszam, i nie chcę nikomu narzucać. No, musi być to osoba kompetentna przede wszystkim i zaangażowana. Także w tej chwili nazwisk nie jestem w stanie podać i nie podam. Czy ja w pierwszym tygodniu, gdybym wygrał w pierwszym tygodniu, w pierwszym miesiącu, planuję zmiany na stanowiskach tam, naczelników, szefów spółek, instytucji kultury? Nie. Czyli ocenia pan ich pracę jako nie dobrą? Nie oceniam ich negatywnie, ale pewnie jakiś audyt, przeglądnięcie sytuacji, osiągnięć pewnie by miało miejsce, no i każdy w jakiejś tam weryfikacji byłby poddany, zapewne z pozytywnym skutkiem. Co do wiceburmistrzów, no chyba ma pan osoby, z którymi dobrze by się panu współpracowało, które kompetentne, którym by pan powierzył takie zadania, no bardzo odpowiedzialne, jeśli chodzi tutaj o tą część gospodarczą czy część społeczną. Czy może pan podać ich nazwiska? Nie wiem, czy to musi być ktoś z polityków. Może to być ktoś z urzędników. Często urzędnicy już pracujący w Urzędzie Miejskim są znacznie bardziej kompetentni od polityków i może bardziej fachowiec niż polityk, ale to zobaczymy, jak się ułoży sytuacja w Radzie, bo wtedy być może trzeba będzie jednak bardziej polityka, który mam nadzieję będzie fachowcem. Panie redaktorze, nie jestem w stanie panu na tych nazwisk podać, nie podam dzisiaj. Wracając do polityki, liderem Platformy Obywatelskiej w mieście jest poseł Tomasz Głogowski, to bez wątpienia. I czy tak jak w przypadku obsadzania stanowisk wiceburmistrza jednego czy drugiego w grę może wchodzić polityka, tak jak pan powiedział przed chwilą, czy nie będzie takiej sytuacji, że poseł Głogowski będzie próbował kierować z tylnego siedzenia? Jakie są gwarancje tego? Ja się czuję niezależny i nacisków żadnych na mnie nie ma. Aczkolwiek ja też nie jestem zupełnie jakimś samotnym graczem, wywodzę się z pewnego środowiska, z którym ja się konsultuję. Proszę kolegów o pomoc, o radę,
ale jeżeli bym był wybrany na stanowisko burmistrza, no to nie wyobrażam sobie, żebym nie miał swojego zdania, własnej woli i żeby ktoś mną sterował. Konsultacja, porada, owszem, ale na pewno nie wydawanie wiążących poleceń. Dobra, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Pytania do pana Arkadiusza Czecha. Jak władze miejskie pod pana przewodnictwem wykorzystały starania Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, a następnie wpis obiektów zabytkowych na listę UNESCO? I drugie pytanie. Tarnowskie Góry są świetnym miastem, ale wciąż nie udało się rozwiązać wielu problemów. Jednym z nich jest brud. Ulice są rzadko sprzątane, znaki drogowe, barierki wręcz nie są myte wcale i smog. Pół roku się dosimy, miasto montuje czujniki smogu na Parku Wodnym i Pałacu w Rybnej. Czy nie jest to pomysł, żeby uciec z tymi prawdziwymi odczytami, które większe stężenia występują w innych miejscach? Jak pan zamierza ograniczyć emisję zanieczyszczeń? Jak walczyć ze smogiem? Pytanie do pana Jana Miotka. W naszym mieście jakie oferty brakuje dla młodych i najmłodszych Tarnogórzan? I drugie pytanie. Co można by w naszym mieście zmienić, by ułatwić funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym? Mhm. Teraz ma pan minutę na to, żeby przekonać wyborców do siebie. Po minucie ja dam sygnał dzwonkiem i wtedy proszę dokończyć zdanie, które pan rozpoczął. Tak. Proszę bardzo. Dlaczego warto głosować na Łukasza Gerusa z Koalicji Obywatelskiej? Bo można lepiej, bo Tarnowskie Góry potrzebują dynamicznego impulsu do rozwoju. Potrzebują swego rodzaju bosta, czyli turbo doładowania. Odnoszę wrażenie, że Tarnowskie Góry przez ostatnie 12 lat rządów poprzednika popadły w stagnację, w pułapkę powolnego rozwoju, w pułapkę byle jakości. Zwracam się z prośbą do tych, którzy chcą zmiany, chcą lepszego miasta, ale i do tych, którzy doceniają dotychczasowy dorobek, bo on istnieje. Możemy uczynić nasze miasto naprawdę wyjątkowym, unikalnym. Może jestem trochę marzycielem, ale bez marzeń i śmiałych wizji nasze miasto będzie szare i przeciętne. Tarnowskie Góry to piękne miasto. To diament, który wymaga paru szlifów, a stanie się brylantem. To właśnie ma zapewnić realizacja mojego programu. Ważniejszy jest program, idea niż człowiek, który nią niesie. Jeżeli istotna część mojego programu będzie realizowana, to i tak wygrają ci, którzy mnie popierają. To wygram i ja. Wybierzcie lepsze miasto, wybierzcie Łukasza Garusa.